Witamy w kolejnym odcinku ZS News. Zapraszamy do oglądania. Mamy nadzieję, że Wasz Sylwester w tym roku był huczny. Oraz chcielibyśmy życzyć wszystkiego, co najlepsze na ten nowy rok od całej redakcji ZS News. Do konkursu z grafiki komputerowej została zgłoszona praca ucznia klasy 2P Bogdana Harkowenko pod opieką pani profesor Marzeny Parowińskiej. W ramach tego konkursu nasza szkoła otrzymała rzeczy takie jak laptopy, mysze komputerowe, access point, stojak, monitor, czy też szafkę. Zapraszamy Was serdecznie do wzięcia udziału w konkursie z geografii o nazwie Wiedza o regionie. Tematem tego konkursu jest turystyka oraz geografia województwa pomorskiego. Zapisy są do 20 stycznia, a szczegółowe informacje uzyskacie u nauczycieli geografii. Gorąco dziękujemy każdemu za udział w naszych charytatywnych akcjach Paczuszka dla Maluszka oraz Szlachetna Klasa. Super! Dzięki Waszej hojności udało się przygotować aż 13 paczek żywnościowych dla rodzin uczniów naszej szkoły. Mogliśmy też przekazać podarek w postaci artykułów higieny osobistej i środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej Sióstr Palotynek w Gdańsku. W podziękowaniu nasza szkoła otrzymała własnoręcznie robioną figurkę żołnierzyka od podopiecznych sióstr Palotynek. Bardzo dziękujemy. Jakiś czas temu odbył się Międzynarodowy 18 Konkurs Informatyczny w Google, w którym wzięło udział 10 uczniów naszej szkoły. Pierwsze miejsce w klasyfikacji szkolnej zdobył uczeń klasy 5B Seweryn Grabowski. Drugie miejsce zajął uczeń klasy 4B Łukasz Kasprowicz. A trzecie miejsce zajął Radosław Kobierski, również z klasy 4B. Gratulujemy wszystkim zwycięzcom oraz dziękujemy uczniom naszej szkoły za udział. Zapraszamy też do spróbowania swoich sił w przyszłej edycji konkursu. Dziękujemy za oglądanie.